Witajcie w w kolejnym filmie na kanale i witam was w omówieniu ostatniego odcinka trzeciego sezonu Mando. W końcu ostatni odcinek, w końcu ten ósmy odcinek możemy spokojnie omówić. Znaczy za chwilkę zobaczycie omówienie. Ja mam tylko teraz dogrywam mam wstęp, ponieważ niestety ale moje materiały przepadły. OBS mi się zepsuł i nic mi nie nagał I cały materiał poza wstępem mam motelego. Także Ewa, dzięki wielkie, bo ponownie ratowaliśmy mi cały odcinek, bo teraz nie wiem z czego montować. No i dobra, tak tylko chciałem Wam powiedzieć że we wstępie, że właśnie taka sytuacja się wydarzyła. No i powiedzieć, że w sumie we wstępie powiedziałem tam w tym właściwym który przepad że już dobrze, że w końcu ostatni odcinek, bo jesteśmy już przetrani fizycznie psychicznie i mamy dość Mando. Chcemy się zająć czymś innym, a Mando gdzieś tam już sobie odłożyć. No i dobra, to w sumie tyle. Nic więcej tam interesującego w tym wstępie nie powiedziałem, także bez zbędnego przedłużania zapraszam na odcinek. Dobra stary, więc szczerze nie wiem jak dokładnie zacząć, więc powiem tak. Mi strasznie czegoś w tym odcinku brakowało. Ja ci powiedziałem to potem i czego opowiedziałeś? Znaczy powiedziałeś, że czego mi brakuje? Brakowało giga czada Bobby Feta. <laughs> Też. Ale ogólnie powiedziałeś, że brakuje wszystkiego. Tak, w tym odcinku było wszystko i nie było nic. Tak, to tak jakby, szczerze wam powiem, bo on ma chyba 41 minut z napisami, a bez napisów chyba wychodzi 30. 38 jakoś. 38, bez treści. no? Więc sz... znaczy szczerze właśnie. mówiąc, ja miałem poczucie, jakby tam było z jakieś 10 minut wycięte. No, te, też tak uważam, w sensie. Mówię, w tym odcinku tak mi czegoś brakowało. W ogóle ja się strasznie zawiodłem, bo miałem duże oczekiwania w stosunku do finału. Naprawdę to był pierwszy raz, gdy czekałem na odcinek z Mando jakikolwiek. Znaczy w tym sezonie, oczywiście. No tak. Więc no, strasznie mnie to rozczarowało, bo ten, ten finał był tak niejaki. Ja to traktuję, ja myślę, ja tak. Oglądałem to, ja tak mam, że jak to nie ma więcej odcinków? No, tak w sumie strasznie mało, znaczy wątki podomykał. Tak, to na pewno. Ale też trochę zostawił, ale tak kurde, no może po prostu przez moje oczekiwania mi się nie podobał, może faktycznie był zły. Wiesz co, może też a chodzi kurde, o to, ja że po prostu Mando był jaki był ten trzeci sezon, prawda? I mieliśmy dużą nadzieję na to, że trzeci, znaczy finał trzeciego sezonu coś nam naprawi po tych wszystkich no. potknięciach, a on, dobra, faktycznie, tak jak mówisz, podomykał rzeczy, ale jakby nie naprawił tych wszystkich błędów jakie były. Może kilka co najwyżej. Tak, zresztą tak... No to omówmy odcinek generalnie, chociaż w sumie mi się tak dzisiaj nie chce za bardzo specjalnie omawiać, pogadajmy co nam się podobało, co nam się nie podobało, bo raczej ktoś to był na to odcinek oglądał. No to na nie? pewno, że tak. Więc... Zwłaszcza ten odcinek można by bardzo szybko streścić, bo tam się działo. Tak, więc jeśli chodzi o to, co mi się... Podobało, bo to na pewno pójdzie szybciej, niż jeśli chodzi o rzeczy, które mi się nie Oczywiście. podobały. No to generalnie przez ten kawałek walk, gdy Dean walczył z protektor. Z protektoriańskimi gwardzistami Gwardia, i ze szturmowcami. Faria pretoriańska. Pretoriańskimi gwardzistami i szturmowcami, tymi z zbrojami mm -hmm. z Beskaru, no to przypomniałem sobie, dlaczego lubiłem Dina, Dina w pierwszym sezonie. Dlaczego? Zachowywał się przy tych walkach, przy tym jak rozmawiał z grogu, tak trochę widać było, że tam gdzieś w nim jakby jest jeszcze ten mando z pierwszego sezonu, nie? No w sumie to. Jakoś tak mi tak. dawał klimat taki. Jak walczył z tymi szturmowcami, no. Nie tak mi się tak fajnie to w ogóle, wyglądało. W końcu zostaliśmy i... dopracowane walki w trzecim sezonie. Tak, tylko bardzo mnie bawi to, że yy, ta, ci gwardziści byli tacy w ogóle niesamowici w poprzednim odcinku, yy, szkoleni do walki z Jedi, ale w trzech gwardzistów w zamkniętym pokoju nie umiało zabić dziecka. Właśnie. Pazar zabił bez żadnego problemu, z jego wielkim minigunem. Tak, tak samo Dina nie umieli no. zabić. Dina razili tak, a Grogu sobie tylko skakał po tym takim e, pierścieniu jak La po, po lampie, dobra? Po tej lampie w kształcie pierścienia i... I nic. W ogóle co do Gogu to tak jest też rzecz, na którą my czekamy zawsze przy każdym odcinku, żeby Gogu coś robił. I mam wrażenie, że tego dostaliśmy tutaj. Te wszystkie momenty, kiedy Gogu nic nie obił były zbierane po to, żeby teraz Gogu robił coś w ostatnim odcinku, bo on mocy używał co chwilę praktycznie. To chwilę coś przesuwał, coś podnosił. Tak, tylko właśnie on tak powinien robić tak. cały serial, a nie finałowy odcinek. Ale dobra, mieliśmy mówić o rzeczach, które się nam podobały. Mi się podobało, rzeczy, si które się mi się, się podobało podobały. to, że on używał tak. mocy w finałowym odcinku. A, a, tak, no to mi też się to podobało, tylko że dopiero teraz. No. No to w sumie z po to tyle. Tak. Tyle mi się podobało Co fajne odcinku. walki i Grogu w końcu coś robiący, porządnie tak. Tak. No. A teraz przechodzimy do rzeczy, które się o... nie podobały. Bo tobie się chyba podobało to samo, nie? No tak. tak. Nam się te dwie rzeczy podobały. Okej. Okay. No to przechodząc, co nam się nie podobało. Generalnie nie wiem, co chodziło z tym odcinkiem, bo Pedro Pascal, scenarzyści, ekipa od serialu, wszyscy mówili, jaki to ten finał nie będzie przygnębiający, jaki to nie będzie smutny i jak wszyscy będziemy mieli dość Mandalorianina po tym e, finale. A ja tak oglą oglądałem ten odcinek i tak, co ten Pedro gada, w sensie przecież to był najbardziej, jakby dawno nie widziałem, tak szczęśliwego finału serialu. Wręcz nawet za szczęśliwego trochę mam wrażenie. No, dosłownie, przecież on się skończył najfajniej jak się mógł. Takim domohatery. całkowitym happy dla każdego. Po, poza Pazem. No, nie licząc Paza, tak. Tak, poza, poza Pazem i jego dzieckiem, no to wszyscy jakby to do dobrze sobie żyją. Nawet to jego dziec, ten jego syn nie jest jakiś przejęty śmiercią No nie, Paza. on sobie tam po prostu jest. Złożył przysięgę, więc dopełniło się to, co nie udało się w pierwszym odcinku. No, w ogóle dlaczego dopiero teraz dopełnił przysięgę, gdzie 7 odcinków na to Zobaczcie, miał? bo pamiętajcie widzę jak to było w pierwszym odcinku, nie? Że tam on chciał złożyć przysięgę, nagle wyskoczył ten potwór, no i trzeba było powalić tego potwora. No i przecież tę przysięgę Co? mógł nie dobrze złożyć choćby nawet w tym samym odcinku. Off camera nawet. A raczej znaczy, ja myślałem, że on ją no właśnie... złożył. Znaczy, ja o, też tak my myślałem, ja tu nagle wyskakuje z przysięgą teraz. Takie... Takie było. Niepotrzebne. Odnośnie jeszcze tych wszystkich postaci, no to zbrojmistrzyni. Mm -hmm. Miałem nadzieję, że ona będzie naprawdę. A tu szpiegiem. nic. Nic zawiodło. kompletnie. Ten wątek nie został w ogóle pociągnięty. Tak, totalnie porzucili wątek szpiegów. Ja, ja myślałem, że ten poprzedni odcinek nazywał się Szpiedzy, bo tam się coś działo, a tam zostało tylko powiedziane, że mów, Gideon ma szpiegów. I to jest. Cały, jakby, motyw szpiegował. Jeszcze te sugestie. Te jest sugestie, Samowite. że jest jakimś szpiegiem. A tymczasem, tymczasem o, przez właśnie. połowę tego odcinka jej w ogóle nie było. A propos mistrzyni, to w ogóle bawi mnie fakt, że ona podczas walk latając na paku dała Nie, 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 nie stary, tu, tu nawet młotem. nie ma te, co tego tłumaczyć. Jakby my nie ostaniemy już nigdy z mistrzyni z Blastem. Ona będzie zawsze z tym młotem latać. Mam wrażenie, że ona jeszcze śpi w ogóle z tym młotem w ręce. Tak, w, w ogóle na propos wyposażenia zastanawia mnie, po pierwsze, co się stało z rzetwakiem Dina, że on go odczw od czwartego odcinka nie ma czy tam piątego ej właśnie faktycznie nie używa, nie używa go. W bazie Mothra Gideona go nie miał. Nagle się pojawia na koniec serii. Znaczy, jetpack. Yy, nie, bo czekaj, no bo ogóle... on wziął jetpaka od jednego z y, Mandalorianów. Tam na początku odcinka. Tak, no tak, ale ja mówię, co się stało z jego jetpakiem? Ale czekaj, to on miał ten jetpack potem w tym odcinku? Bo ja w ogóle kompletnie go nie zauważyłem. Ja, ale no ja, ja tak, mówię o jego ale... jetpaku. Pier... No to tak, no miał go na koniec serii. Właśnie z, mówię, że tego nie zauważyłem. Odcinka. I dlaczego Mandalorianie po przelezieniu kilometra w czwartym odcinku. Około. Nagle stracili paliwo w plecaku, a tutaj przez jakieś dwa dni latają na tym samym paliwie Przecież jakoś jakoś. Axel normalnie bez żadnego problemu przeciął yy, z ziemi do statku. Spuścił do atmosferę, co teoretycznie w ogóle jest niemożliwe, żeby on mógł to zrobić. Znaczy nie, on, znaczy ten stat, ta flota była a, dobra, w atmosferze okay, okay. Ale, chyba. ale odległość, odległość. Ale i tak. Wleciał no, na atmosferę. To jest kilkaset no, czy kilka tysięcy nie, kilometrów? Nie, nie stracił przytomności w ogóle. Absolutnie nic mu się nie wydarzyło. O, właśnie o to mi chodzi, nie? Żadnych obrażeń, no. nic. On nawet nie był a że mu się paliwo skończyło. No co to ma być? No właśnie, jestem też fanem tego, że ich ta flota taka zabezpieczona ma wejście, które nie jest w ogóle pilnowane, nie? I każdy no. może tam wlecieć. I on równie dobrze mógłby sobie spokojnie y, przelecieć, niezauważony, wskoczyć na statek i ich tam pozabijać. Tak, mnie też w ogóle. Ja w ogóle przez chwilę myślałem, że Aks będzie śpiegiem. Jak to. Tak Wiesz, że on wyleciał, że tak, no wszyscy lećcie, lećcie sobie, ja tutaj no. wszystko ogarnę, nie? Tak, przez chwilę miałem taką myśl, no ale już przeszło mi ta ja myśl to. Ja tylko miałem wszystko. takie podszyżące, będzie na Więc... tym statku siedział i on na tym statku zginie. Tak, i w ogóle, nie wiem, twórcy to tak. Zapomnieli, że, że to ma być serial aktorski opowiadający jakąś historię, a nie animacja typu Rebelianci, gdzie każdy odcinek to jest odrębna historia. Znaczy, wiadomo, Serial powinien opowiadać odrębną historię. Ale zawsze jest jednak gdzieś ten motyw no tak. przewodni, nie? A tutaj, no to, te odcinki są tak niepowiązane praktycznie, no, że to jest No, szczerze taki. mówiąc, to ja już nawet nie do końca pamiętam, co się działo w siódmym odcinku, tak? Pamiętam tyle, o ile mniej więcej. No nie, to ja akurat pamiętam, ale to tak, nie wiem, ten... Ja się boję czwartego sezonu. No, naprawdę. Pytanie, czy będzie? Nie, no, będzie na pewno czwarty. No. Właśnie, nie, został zapowiedziany już tylko. Co? Mówiąc o zakończeniu, Dean sobie przyjął kartkę, zaciągnął się do Nowej Republiki e i zamieszkał sobie na Nevaro. I mi się wydaje, powinien się tu w ogóle serial mm -hmm, skończyć tak. dla mnie, ale teraz w czwartym sezonie albo pójdą w to, że Dean będzie jak w pierwszym sezonie, albo zrobią coś takiego, że czwarty sezon będzie opowiadał o Bokatan i wszystkich tych na Mandalorze, a Dean sobie będzie po prostu gdzieś tam cały jakiś czas. Się pojawiał, z Nevaro przylatywał i coś tam robił. To nie, nie brzmi nawet i źle, szczerze mówiąc. Nie, i dla mnie w ogóle absurdalny motyw tego, że Dean go dopiero teraz zaadoptował w grogu i on teraz z nim wylatuje na podróż, bo to wcale nie tak, że oni podróżowali razem przez rok, przez pierwsze dwa sezony i razem poznawali galaktykę, tylko on teraz go musi uczyć i dopiero teraz on będzie ostrożnie dobierał zlecenia, bo dopiero teraz Jakby, grogu z nim jest. Jak teraz tak mówisz, Przecież... to właśnie. Krasnal i siedzi z nim i po serialu. W ogóle adopcja nie ma sensu nagle. przy ich przypadku. Czy oni? No on tak był dla niego jak oczywiście. Jedynie nie dawno. ma sens po to, żeby on mógł spokojnie według kodeksu yy, być jego ojcem, nie? Dlatego mówię, kodeks oczywiście. ma do kolejna głupota. Oczywiście. Czyli dobra, jeszcze raz powtórz, też yy, yy. ja, ja powtórzę, tak jak ty powiedziałeś, czyli tak, yy, według tego co ty mówisz. Teraz Dean znowu będzie tak jak wcześniej, będzie właśnie sobie takim łowcą, będzie tam sobie uczył grogu i sobie gdzieś latał. A Mandariani będą odbudowywać yy, ojczyznę i on będzie czasami do nich wpadał, tak? Tak to widzisz. No. W sumie? To może i nawet dobrze, że tak będzie. Skoro i tak Dean już nie jest głównym bohatem. Więc... No też tak myślę. W sensie, ja uważam, że w ogóle ten serial się powinien skończyć, ale jak już mają tak ro coś robić, no to niech to w miarę dobrze. Zresztą mówię, mnie najbardziej zastanawia cały czas to, że każdy mówił, że ten serial, że ten finał A będzie jest taki smutny. Mega szczęśliwe A tu, zakończenie. Mówię, to jest najbardziej wysoki, Taki wholesome, Finał? Nie wiem, czy to nie jest Jakim najbardziej wyższe się zakończyłem w, wszystkim z Gwiezdnych Wojen. Mam tak jakieś od... nie, spłatę, że nie no bo... No, dosłownie. No, Powrót Jedi był chyba tym Nie, aż ja, tak to nie. Znaczy, na równi, bym powiedział. Znaczy, no bardziej. bardziej. No, bo oni tam uratowali Galaktykę. No to, że... ja, ja bym dał na równi. Na równi to Więc dał. Więc, na... na równi. Ale... My się nastawiliśmy na to, że będzie źle, że ktoś umrze. Nie, wiem, Ja, ja szczerze, ja czekałem na śmierć Dina. Ja po prostu czekałem na śmierć Dina w tym odcinku. Ja też, zw zwłaszcza, że Pedro Pascal miał odejść z serialu, nie? Bo jakby jak ktoś nie wie, no to Pedro dostał ofertę, żeby dostawać pieniądze jako aktor głosowy. Ponieważ, no nie jest to tajemnicą, że od połowy drugiego sezonu Pedro praktycznie na planie się nie pojawiał. No, a tylko jego dubler zakładał zbroję, to, a ten On wspominał głos. chyba coś, że i mu zbejesz, coraz cieży się, te zbeje nosi. Coś takiego chyba było, nie? Nie wiem, tylko o, nie, nie wiem, nie wiem, jak dokładnie jest, nie chcę sobie mówić głupot. Mi się wydaje, że on może przez to od, chcieć odejść, no bo jednak, jak ma na ten projekt też tracić czas, a ma dostać kasę, jak aktor no głosowy, sumie, no to. w sumie dlaczego nie? Nie dziwię się, trochę. O, wie, oczywiście, oficjalny powód to, że nie podoba mu się to, jak Dindarin jest pisany, nie? Ale to tak samo jak niby Kawilowi się nie podobał, jak jest Geralt pisany w Wiedźminie. więc nie. Tak... No, ale to jest, to jest chyba nie jest aż tak istotne w sumie. Tak, zresztą ja po ostatnim Andorze to mam strasznie zawyżone oczekiwania co do seriali Gwiezdnych wojen. Czy... I to też Nie tylko po tego. Andorze, tylko też po tym, co mieliśmy wcześniej. My mieliśmy. Znaczy nie, ty ja miałem oczekiwania względem trzeciego sezonu duże. No ty miałeś znaczy, tylko to na ja szybko, one spadły. Mnie jeszcze trochę to co potrzeba, potrzeba było. Tak, bo jakby dla mnie serial ma od pierwszego Odcinka mnie zaciekawić, on może mieć w połowie sezonu jakiś spadek. I zbacz, ale że od początku serialu Kto był no, zawsze wychwalanym się. serialem. No samo, same oceny na Rotten Tomatoes, ja, znaczy ja się Rotten Tomatoes nigdy nie sugeruję, no ale tutaj, no widać diametralną różnicę, ponieważ ocena publiczności pierwszego sezonu to było około 100%. O! Od krytyków jakoś 90, coś takiego. Teraz w drugi sezon podobnie, a teraz to jest chyba 80 do 40. Czyli krytycy 40, tak? Kry, krytycy albo publiczność. Nie, nie pamiętam dokładnie, kurwa. Grąć, że dobra, jedni 80 do 40. Jedno 40, drudzy 80. No. A wcześniej było po porówne yy, wyniki, tak? Tak. No to coś tu jest nie tak ewidentnie. Bardziej stają, że krytycy dają 40, bo krytycy prawie zawsze y dają niższe, te niższe noty. Tak, ale ja tu widzę, że seriale Star Wars zaczyna dotykać to samo, co Marvela. Tasimowe wypuszczanie produkcji. Tak. Żeby narobić jak najwięcej. Dlatego tu w Star Warsach by się przydał ktoś, jak Kevin Feige w MCU. Tylko nie jak wiele wyznacza niego czy Fawro, broń Boże, od takich ludzi. Bo im wyszły Clone Warsy, Rebelianci, niech na tym poprzestaną już. No i dwa sezony Mando. W sensie, żeby ich, ich już zostawić, tak? Tak. Znaczy, niech Filon nie zrobi Asokę, bo wierzę, że Asoka będzie w stanie zrobić dobrze. Tak, to na pewno. Asoka będzie świetna. I tyle. No i jakieś tam, wiadomo, projekty spod pod tych Gwiezdnych wojen, jak Tales of the Jedi chociażby. Bo na przykład Duku zrobił super młodego. Oto to na pewno. Ale no, mówię, niech Favreau i Filoni dotykają sobie tych animowanych światów, Asoki i tak dalej, a niech. Im tam lepiej im, im idzie innych. zdecydowanie. No. Tak, bo taki na przykład Mandalorianin, gdyby na przykład go robił ten sam reżyser co Andora, to uważam, że to byłby najlepszy serial Gwiezdnych Wojen. Nie? No pod warunkiem, że... że. Właśnie nie, Tylko nie wiem, co. Bo... mieć pomysł. Tak, bo też z drugiej strony no Andor znaczy... ma swój klimat yy, i nie wiadomo, czy, czy też sobie umiałby nadać odpowiedni klimat Mando. Ale ja właśnie chciał zobaczyć Mando z takim klimatem. A ja nie, właśnie. Dla mnie. No ja, ja bym właśnie chciał. Chociaż też z Andorem było to, że Andor był oddzielony mega od uniwersum. W Andorze się mogło dziać wszystko, no, tak naprawdę. No tam... to jest niezapełniona linia czasu, jakby ten niezapełniony odcinek w Gwiezdnych Wojnach i też oni jakoś ten projekt bardzo nie wierzyli, więc oni mu tam dali wolną rękę, nie? A tutaj już jest bezpośrednie łączone uniwersum, już mam to jest istotny projekt, więc pewnie by już mu nie dali tak poszaleć, nie? No właśnie, to jest też to, że oni nie mieli takiej, Filoni z on nie mieli takiej stuprocentowej wolności, nie? Żeby mogli robić tak, jak oni by chcieli. Ale dobra! Tak, choć to mi się jest... wydaje, że by mogli robić tak, jak chcieli, to też by nie było jakieś niesamowite. No. no z wyjątkiem tego, że grogu by pewnie nie było. No to na pewno, bo oni nie chcieli grogu, ale według tradycji... To jest materiał na zupełnie inny odcinek. Chociaż ja przyznam szczerze... Że... Tak wyjątkowo to nie wiem co tak o czym ty chcesz tu robić inny odcinek, ale dobra. Nie, po prostu wrzuciłem to tak, o, żeby powiedzieć to tak jak zawsze. Nie. nie, bo ja nie wiem co mówić o tym odcinku finalnym. Ja też tak totalnie, jakoś jestem bez emocji, totalnie, tak to oglądałem, tak praktycznie już zapomniałem co się dzieje w tym odcinku. Dla mnie to było po prostu. nie walczą, yy, Dean walczy, Moff Gideon walczy, A, tylko... Moff Gideon umie... tylko A, Jedna rzecz istotna, nie wiem czy właśnie... Mow Gideon umarł. Zginął sobie. On... I... I mi jest szkoda. Znaczy mi jest szkoda, bo tak, jakby to był super zwrócińca i mam nadzieję, że go zapamiętamy tak jak i był. Oczywiście. Tylko, jak wiemy, mów Gideon ma klony swoje. No właśnie, wątek... I obstawiam, klonów. że wróci, prędzej czy później wróci, bo wątek klonów musi wrócić, bo oni... Znaczy musi? Pewnie wróci, bo Wróci, on to zrobi. no bo trzeba to jakoś spleść z palpatinem, nie? To... Kolej, tak, kolejny świetny antagonista w Niezdnych Wojnach, który w pierwszym sezonie był fenomenalny i w drugim. Jeszcze jest świetnym aktorem, ale oczywiście trzeba było go spłycić do chęci przejęcia władzy nad całym światem, posiadania mocy i zginięcia na końcu, bo jak nie wiemy jak poprowadzić postać, to się ją uś uśmiecha. Jeszcze ta jego była tak głupia. Dało się zrobić tego jego śmieć miliony a nie, że. Mów Gideon te sobie spłonął w pożarze. To już co mówię, on pewnie wróci, bo niby te jego klony tutaj zginęły, ale na pewno jest jeszcze jakiś jeden klon. No nie klon ma dzikowy. szans. Jakoś się okaże, że był. Gdzieś na pewno jest jeszcze jakiś klon. Trzeci sezon to jest taka podbudowa tylko pod Asokę, pod drugi sezon Boba Fetta. Pod... No i właśnie to też niedobrze, w sensie. Produkcja. Okej, okay, to dobrze, że to jest dobra podbudówka i tworzy nam się z tego mandowesum, a z drugiej strony też musi być sam w sobie dobry twór, a nie tylko, tak, że... Tak, mi się wydaje, że trzeci sezon wypadł jak wypadł, bo właśnie miało być to podbudowo, nie? I oni tak, mieli pomysł po prostu. Tak, zdecydowanie tak. Tylko takie, wiesz, mamy punkt A, mamy punkt B, musi być coś po środku, no to zróbmy trzeci sezon, mam do tym no. coś po środku, ma to tylko jakoś łączyć i koniec. I to jest właśnie ten No to tak jak She-Hulk w Marvelu wprowadziła Daredevil'a czy Syna Hulka, nie? No właśnie. Zmanowany potencjał dobrego serialu. Tak, ale jeszcze odnośnie takiej warstwy technicznej, to ja nie wiem, kto jakby płaci tym montażystom w Lucas filmie. Dlaczego w sensie... Bo te sceny były tak fatalnie pocięte. Nie wiem, mi się to strasznie nie podobało. W ogóle te walki, jakoś tak, te ujęcia, jak Mandalorianie walczą ze szturmowcami, one jest... są. Takie strasznie nienaturalnie pocięte. One są takie jakby no nie, nie się szczuści... co wyjaśnić. Wspieszył w montażu jeszcze w ogóle. Tak, oni nagle nie wiem się już uderza nagle przeskakujemy w ogóle w trakcie do kogoś innego potem I nagle. I nie wiadomo do kogo nawet przeskakujemy. ]ś... One są przyspieszone, za krótkie. Nie miała być taka epicka uh -huh. bitwa w ogóle. A ta bitwa. To nawet chociażby po zabawkach po zestawach Lego. Jest zestaw z tego sezonu Funk Fighter kontra Time Inceptor. Gdzie w tym odcinku był Funk Fighter? Tu nie było bitwy. Ja byłem, ja... Właśnie, znaczy to jakaś tam była mini, ale w tym odcinku nawet nie było w Chyba, że ja go nie zauważyłem, napiszcie mi w komentarzu, jeśli nie był, bo ja nie wiem, ja, ja znaczy, nie, nie widziałem bo znaczy, jedyna bitwa to była ta z tym ich krążownikiem, nie? Gdzie Ax chwie postrzelał do interceptorów? I w sumie tyle. Tak, niesamowita bitwa. Bardzo. No ja też, ja też miałem nadzieję, że mówię, zobaczymy tego Bobę Feta, fena. Nie, tak nie, 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 nie. By ani jednego, ani drugiego. Już chociażby Bobę samego. Już Fenerao to tam ewentualnie można by go pominąć, ale Bobę. Znaczy, szczerze wolałbym, wolałbym Fenerao, bo Boba Fett sobie siedzi na Tatooine. Może i lepiej, bo by go jeszcze uśmiercili, ale Fenerao to bym chciał zobaczyć w live action. To Nie, ja nie mam z Fenerao styczności, nie mam no z tym Więc no. Ech. No, no ciężko nie się nie. o tym odcinku mówi, bo to jest taki po prostu, po prostu zbierzmy wszystko, co trzeba zebrać do kupy w końcu, tylko zrobione po najmniejszej linii oporu, żeby po prostu było i tyle. Tak, ja was tutaj widzowie przepraszam za to, że to tak wygląda, ale no po prostu no ja nie wiem, co mówić Ja przepraszam Fetalnie, was, jakby... was bardzo widzowie. Jakby my nawet przy szóstym odcinku, gdy był najgorszym odcinkiem, potrafiliśmy <laughs> powiedzieć, no Ciek jest najgorszy i dlaczego. Tak, bo tam przynajmniej mogliśmy sobie ponarzekać, a ja tutaj w sumie niby tak no, nie jest zły ten film finał jak ci bardzo, ale jest dobry i taki jest niejaki tak. po prostu. Jakby można tak sobie określić cały trzeci sezon Mando. To jest, to jest niejaki. Bo ogólnie, trzeci sezon Mando, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, to nie jest faktyczny sezon, taki normalny sezon serialu, tylko to jest po prostu przejście z Mando do Bobby i Jasoki. I przez to ten serial ucierpiał. A był to najlepszy serial tak, jest No Andor był dla mnie lepszy. No dla mnie nie, ja już mówiłem, że ja... Andor był okej, okay, tylko dla mnie... Nie, nie ten klimat, ja wolę raczej serial typu Mando bardziej. Wolę takie przygodowe bardziej seriale, niż taki. To znaczy, jakby, ja lubię jak w serialu mimo wszystko jest Miecz świetny ja, ja jestem z tym typem widza, który no jak nie ma Miecza Świetlnego to tak No to słabo, też, też, Ale Andor mi się podobał, więc no to pokazuje poziom tego serialu, gdzie ja nie lubię seriali bez mieć świetnych w Star Warsach, ale mi się spodobał Andor. I Water 1 też mi się podobał. No Water 1 był, był mega. W ogóle, what, water 1 to jest dla mnie najlepsze co w ogóle wyszło od Disney, ale to już za bardzo, trochę odbiegamy tak, tak. od tematu Mando. Ech. Więc, e, masz coś jeszcze do dodania? Ja bym to już chyba podsumowywał to co my tu powiedzieliśmy i no to co widzę? W takim razie w końcu możemy skończyć. Wow! koniec odcinka. Jakoś tak dziwnie mi. Mi autentycznie będzie trochę szkoda, że my nie siędziemy sobie w przyszłą środę i nie pogadamy. Nawet jeżeli nie mamy o czym gadać, jak dzisiaj. Ale sam fakt, że sobie nie siędziemy tak i nie pogadamy. Dziwnie tak będzie. No to kończymy w takim razie Lewy, Dzięki Ci za towarzystwo tutaj przez te 8 tygodni, czyli 2 miesiące. I dzięki Wam widzowie, że byliście z nami. Napiszcie w komentarzach, czy obejrzeliście wszystkie odcinki, czy któregoś może pominęliście. Po prostu napiszcie, ile odcinków naszych obejrzeliście. No i cóż, no w takim razie to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadnijcie też do tego na kanał, ale słuchajcie, jeszcze to nie jest koniec mando. Mianowicie, nie wiem, może jutro, w najbliższych dniach zrobimy jeszcze taką tier listę e, odcinków, mam nadzieję, że co to jest tier lista, zrobimy sobie tier listę wszystkich odcinków, po prostu przegadamy sobie każdy odcinek i wszystkie tam sobie upozycjonujemy, także w najbliższych dniach to się pojawi, czyli będzie też jeszcze takie jedne podsumowanie od nas, ale chcieliśmy to zrobić Czemu by nie, można zrobić? Ja już z automatu szósty odcinek ląduję w najniższej półce i to też jest pewnie jak ja mogę powiedzieć to spokojnie z całą odpowiedzialnością do tego, co teraz mówię. Szósty odcinek w najniższej półce na stacie. No i dobra, no to w takim razie kończymy, ale chciałbym, żebyśmy zakończyli ten odcinek inaczej, ponieważ pewne słowa nie padły ani jazu, pomimo tego, że osiem odcinków omówiliśmy. Ja, ja tu teraz powiem tak, każę obyczaj.